Mili Państwo, z należnym szacunkiem obchodzimy dziś dzień czołgisty, zwłaszcza w Poznaniu, który szczyci się uczelnią wojskową o kierunku pancernym. Święto obchodzone jest na pamiątkę powrotu do Polski pierwszego pułku czołgów armii polskiej generała Józefa Halera, w roku 1919 była to pierwsza, jednostka wojskowa w naszym kraju uzbrojona w gąsienicowe wozy bojowe. Panowie! To, kto wygra wojnę, zależy od tego, kto pierwszy umieści działo kalibru 75 mm na pojeździe, który może poruszać się w każdym terenie. Powiedział jeszcze w roku 1914 pewien wysoki dowódca armii francuskiej i historia przyznała mu rację, zwłaszcza, że starsi z nas doskonale pamiętają z telewizji, iż Drugą wojnę światową wygrali czterej czołgiści z pojazdu pancernego na gąsienicach o nazwie Rudy. No najwyżej z niewielką pomocą sojuszniczych oddziałów radzieckich prasa. A zwłaszcza dziennik poranny z roku 1938: tematyka gastronomiczna. Najpierw reklama. Miejski Komitet Obywatelski do Walki z Bezrobociem urządza w sobotę w salonach brydżowych przy klubie urzędniczym ulica Fredy 12 Dancing Bridge. Wstęp 1 zł. Podczas zabawy przygrywać będzie orkiestra jazzowa, a poniżej w dzienniku porannym przestroga. Z jednego z dancingów warszawskich wyjechał nocą na przejażdżkę samochodową pewien gość dancingowy, podobno przemysłowiec poznański, z dancerką na szosie wilanowskiej auto jadące z ogromną szybkością wpadło do rowu. Przemysłowiec korzystając z ciemności uciekł, a tancerka dostała wstrząsu nerwowego, wskutek którego... Wyłysiała! Obecnie policja poszukuje owego przemysłowca. Boże, do czegóż to przemysłowcy poznańscy potrafili doprowadzać kobiety? No, na szczęście to wszystko przed wojną. Z historii wybieramy 17 czerwca 1992 roku którego to dnia w Warszawie otwarto pierwszą w kraju restaurację sieci McDonald's. Ta forpoczta Wolnego Świata stanęła u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. W ciągu kilkunastu godzin obiekt odwiedziło ponad 45 tysięcy osób. I to Polacy ustanowili rekord świata w liczbie transakcji w dniu otwarcia, z wynikiem 13 304 zakupy. W pierwszych miesiącach w podstawowym menu znajdowały się hamburger, podwójny hamburger, cheeseburger, podwójny cheeseburger, Big Mac. Frytki, napoje, lody i koktajle mleczne. Dodajmy, że rozmowy na temat uruchomienia w Polsce barów McDonald's były prowadzone już pod koniec lat 70. XX wieku, ale towarzysz Gierek nie był jednak na tyle odważny, żeby dać sieci zielone światło. Od tamtych czasów pod adresem McDonald'sa zakierowano wiele zarzutów, także ten, iż reklamuje swoje produkty jako. Pożywne. Cóż, pożywne to one może i są, ale coraz trudniej po nich wcisnąć się w stare dżinsy. Co na swoim przykładzie stwierdził niestety także Wiesław Kot.